Rozpocząłeś studia, poznałeś dziewczynę, spotkałeś chłopaka. No i co? I zamieszkaliście razem. I uważasz, że rozpocząłeś nowe życie? Właściwie już je zakończyłeś. Bardzo często w sklepach pojawiają się obniżki różnych materiałów. Po świętach, po sezonie, czasem przeterminowane, wszystkie ceny spadają. Można oczywiście zapytać, a co z człowiekiem? Czy można człowieka przecenić? Można. Dzisiaj nawet przecenia się wartości, moralność. Wszystko jest po zaniżonej cenie. Oczywiście zastanawiam się, jaka jest wartość prawdziwa tych rzeczy, jeśli spadają ceny o 60 czy 50%. A co z człowiekiem? No jesteś wolnym, rozumnym i możesz się przecenić. A co jest twoją ceną? Co jest twoją wartością? No twoja godność. Jesteś dzieckiem Boga. A w pewnym momencie, jeśli ty jesteś brylantem w rękach Boga, no to trzeba wiedzieć, że masz swoją wartość. A my handlujemy godnością, handlujemy życiem. Jesteś młodym człowiekiem i już się zestarzałeś. Dlaczego? Bo żyjesz w małżeństwie, często bez małżeństwa. Narzeczeństwo dzisiaj rzeczywiście się skróciło do kilku miesięcy albo kilku tygodni i zamieszkujecie razem po kilkunastu dniach. I mówisz, bo taniej, bo wygodniej. No to nie jest życie, tak nie miało być. To się nazywa takie życie konkubinatem, a współżycie po prostu cudzołóstwem. Kiedyś byłem na kolacji zaproszony przez starsze małżeństwo. Gospodyni domu poszła coś przygotowywać, a my z tym panem, gospodarzem tego domu, zaczęliśmy rozmawiać o małżeństwie, o rodzinie i w pewnym momencie przerwałem mu i powiedziałem, wie pan, intryguje mnie pana delikatność wobec żony. Po tylu latach taka miłość szlachetna, wrażliwa, delikatna. I on mówi tak, wie ksiądz co, dobrze, że jej tu nie ma, to ja księdzu coś powiem. Kiedyśmy chodzili razem, a widzi ksiądz, że moja żona jest piękną kobietą, a wtedy była młodą, czarującą osobą, wyciągałem po nią rękę, po jej ciało. A ona mówiła nie i uczyła mnie wstrzemięźliwości. I wie ksiądz, po tylu latach za wiele rzeczy ją cenię, ale najbardziej ją cenię za to, że potrafiła powiedzieć nie, kiedy ja w namiętności swojej wyciągałem po nią rękę. Wróciłem do domu, sobie tak pomyślałem, znać wartość swojej osoby, wartość swojej godności. Przecenić siebie, swoją godność. A przecież my nie jesteśmy przedmiotami, których się używa, zostawia. Nie, my mamy swoją godność. Dlatego jeśli chcesz się przygotować do małżeństwa, do przyszłej rodziny, to wiedz, że ty nie możesz być czyjąś przytulanką i ty nie możesz brać dziewczyny, bo tobie się chce. Kobieta, dziewczyna jest kandydatką na żonę, na twoją matkę, na matkę twoich dzieci. Dlatego traktuj ją z taką godnością, jaką się powinno traktować dziewczynę. Godność. Jaka to jest cena? Święty Franciszek Salezy, zwracając się do Boga, mówi, ile jest ktoś wart w oczach Twoich, Panie, tyle jest wart w istocie. Cena. Jaka jest nasza cena? Za nasze życie Jezus umarł na krzyżu, wydał swoje życie. Oto jest cena naszej godności. Pomyśl, czy twoje życie nie zostało przecenione. Co więcej, co się stało, jakie fakty, jakie zachowania sprawiły, że twoja cena jest tak niska? Spróbuj więc podciągnąć cenę, która jest właściwa godności człowieka.